Nagroda za biznesowy sukces dekady trafia do PGNiG. Nagrodę odbierze pan Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu PGNiG. Panie prezesie, co wygrana z Gazpromem oznacza dla PGNiG i dla Polski? Szanowni Państwo, wygrana z Gazpromem to wielki sukces polegający na tym, że po wielu latach po raz pierwszy wracamy do normalnych relacji handlowych. Relacji powodujących to, że od marca 2020 roku PGNiG może oferować gaz w cenach europejskich w normalnym standardzie. Jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to przede wszystkim zasilenie Skarbu Państwa. Już w miesiącu lipcu 2020 roku płaciliśmy ponad 1 100 000 000 zł zaliczki na podatek CIT. A na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze, które udało się odzyskać od Rosjan? Przede wszystkim będą one przeznaczone na realizację inwestycji, na realizację strategii rozwojowej PGNiG ukierunkowanej na zielony zwrot. Zwrot polegający na tym, że coraz więcej gazu będzie tak zwanym zielonym gazem, polegającej na tym, że coraz większa ilość środków będzie przeznaczanych również na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej poprzez rozbudowę własnego potencjału złóż krajowych i zagranicznych.